W Krośnieńskiej Miejskiej Pasiece odbyło się pierwsze miodobranie. Pasieka w Zakolu Wisłoka powstała w czerwcu tego roku. Tworzą ją trzy ule z recyklingu. Pierwszy krośnieński miód z uli z recyklingu odebrał pszczelarz pan Marek Barzyk w towarzystwie władz miasta oraz przedstawicieli Fundacji Odzyskaj Środowisko. Tutaj pszczoły zebrały trochę miodu wielokwiatowego z przywagą nektaru na włoci, a dzieci były częstowane miodem z naszej pasieki ekologicznej, miodem wielokwiatowym i miodem lipowym. Michał, powiedz mi jak smakował, smakował ci miód? A teraz tak. miodek, a często jesz miod? zebrały z lipy, yy, yy, czyli yy, w No często. Dosia, powiedz mi, jak smakuje ten miodek? Pest nie. Krośnieńska pasieka powstała w ramach projektu Elektryczne śmieci ścianki uli zostały wykonane z elementów bębnów starych pralek automatycznych, z kolei czerwone daszki nawiązują do czerwonych pojemników na elektroodpady. Przeszło rok temu Krosno dołączyło do ogólnopolskiego projektu elektryczne śmieci. Na ulicach miasta pojawiły się czerwone charakterystyczne pojemniki przeznaczone na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i wtedy fundacja odzyska Środowisko wraz z partnerami Aura Eko oraz MB Recycling ale także miastem złożyła takie zobowiązanie dla mieszkańców że elektryczne śmieci zamieniamy w ule. To jest bardzo dobre miejsce dla pszczół tu mamy taki kawałek zieleni który możemy wykorzystać w tym roku tych łąk które tu mamy naokoło nie kosiliśmy zostawiliśmy Tutaj naturalną łąkę kwietną, więc dzięki temu te pszczółki, które tutaj sobie zamieszkały, miały skąd brać pyłek, żeby ten miodek tutaj dla nas wyprodukować. Na razie wiemy. Jak pszczoły się zachowują tutaj w okresie letnio-jesiennym, no przyjdzie wiosna, będziemy widzieć jak na wiosnę będą się tutaj czuły. Mamy nadzieję, że dużo lepiej, dlatego że takie tereny nadrzeczne jak tutaj są rajem dla pszczół, szczególnie na wiosnę, dużo kwiecia jest.